Cześć wszystkim, jestem Jezzi i omówimy sobie mijające testy nowych lotniskowców, nowego gameplay z lotniskowców. Tutaj będzie leciał sobie replay, który, który rozgrywałem w międzyczasie i e, chciałbym poruszyć kilka rzeczy e, dotyczących tego testu i wyrazić może swoją jakąś taką małą, skromną opinię, chociaż oczywiście zastrzegam jedną bardzo ważną rzecz, że to jest test wszystko może się jeszcze zmienić, więc tu jest, nic nie jest finalne, skupimy się na tym, na tej konkretnej iteracji testu yy, i mm, co zmieniono, co, 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 ma wpływ, że ta, że ten test ma po prostu swoje negatywne i pozytywne skutki, yy, być może będzie miał negatywne i pozytywne skutki. Dobrze, pierwsza rzecz, pierwsza rzecz jest taka, yy, która mnie najbardziej boli, yy, i to dotyczy chyba tego testu, w ogóle konceptu tych lotniskowców, rozgrywki na lotniskowcach. Koncepcja jest tego taka, że moim zdaniem, skromnym, Wargaming robi to trochę od złej strony. Dlaczego? Ich podejście wprowadza sporo skomplikowanych mechanik, które spowodują to, że gracze dalej będą narzekać. Moim zdaniem zawsze w lotniskowcach spotowanie powinno polegać na zasadzie, to jest moje personalne zdanie, na zasadzie takiej, że samoloty działają na zasadzie light tanków, jak w World of Tanks, jeżeli mają jakiś wrogi okręt w swoim zasięgu, swojego spota 10 km, przekazują informacje do okrętu sojuszniczego, który jest w zasięgu, jeżeli nie jest w zasięgu, to nie przekazuje tej informacji. I myślę, że to rozwiązałoby wiele problemów, rozwiązałoby sytuacje takie, że nie wiem, Vermont z 26 km czy jakiś inny Yamato potrafi znajpić jakąś jednostkę. Oczywiście zabierze to aspekt yy, takich królewskich salf na tyle kilometrów, no ale z drugiej strony, dajmy wykazać się deskom, które też są stworzone do spotowania. Dobrze, i teraz wracając do testu, co pokrótce się zmieniło? Hmm. Zmieniło się kilka rzeczy. Przede wszystkim zmieniły się w sp sposób, w jaki kontrolujemy samoloty. Samoloty teraz zawsze latają maksymalną prędkością. Mogą zwolnić i tutaj bardzo duże, wielkie podziękowania dla Dark Havoka za wykonanie bardzo dużej ilości testów. Ja poruszę ten temat dalej. który Jak to się odnosi do realnej bitwy. Ale te samoloty po zwolnieniu nie mogą przyspieszyć. Nie ma czegoś takiego. Na achu, jak zwrócicie uwagę, nie ma prędkości samolotów. Nie jest podawana, jest to błędne. Moim zdaniem te wszystkie informacje powinny być, a tym bardziej kontrola prędkości samolotów pozwala na wiele rzeczy, które mają wpływ na skill gracza. Czyli tak naprawdę, jeżeli gracz jest doświadczony, może kontrolować prędkością, wymijać flaki. Bo oczywiście to nie jest tak, że się da się wszystkie wymi wyminąć, ale, ale większość, jeżeli doświadczony gracz wie, jak manewrować samolotem, przyspieszać i zwalniać. To jest w stanie w, w, uniknąć większości flaków. Inna rzecz jest taka, że przez to, że samoloty, które startują z lotniskowca, zawsze latują na prędkość, na wysokość przelotową, to y, one są poza zasięgiem AA y, wszystkich innych okrętów, i kiedy one zechcą zejść, zacząć atak, to trwa wszystko zbyt długo. On najpierw schodzi do wysokości pośredniej, y, później on schodzi na tą najniższą wysokość ataku. I jeden celownik, który jest 3 sekundy, 5 sekund, później jest kolejny celownik, który ma jakiś tam timer 3-5 sekund. I zanim zdążesz wykorzystać ten atak, ty dostajesz od razu full AA na, yy, na swoje samoloty. I niestety, 1-2 samoloty spadają. Spadają i z jednej strony to jest realnie, powiedzmy, ale z drugiej strony będzie dochodziło do frustrujących momentów. Że będziemy tracić całe eskadry, próbując coś zrobić w bitwie. Szczególnie w pierwszych minutach, gdzie czasami nie wiem, zblokowanie deski, zblokowanie kapa i tak dalej, i tak dalej. Może mieć realny wpływ na twoją drużynę. I teraz jest najważniejsza rzecz. W związku z tym, że to trwa tyle czasu, zabrano nam możliwość zmian prędkości będzie duży problem z wykorzystaniem e, z wykorzystaniem na przykład przeszkód terenowych e, atakując czy nawet uciekając e, nie będziesz mógł po wykonanym ataku przyspieszyć i schować się za górką, żeby nie stracić odpowiednio ilość samolotów, bo mechanika w tych grze działa tak w ten sposób, że jeżeli na przykład atakujesz za górki, to A ciebie nie śledzi bo cię po prostu nie widzi e, a e, Wymierzenie tych prędkości, na przykład odległości zrzutu, będzie bardzo ciężkie. To jest, to, jest, to jest kilka rzeczy, które tak naprawdę najbardziej mnie irytują: że zabrano mi tę możliwość takiego realnego na, na rozgrywkę, na kontrolowanie tych moich eskadr. I, I uprościło to w, to w taki sposób, że po prostu jesteś platformą, która leci, naciska atak, z, zrzuca bombki i tak naprawdę to wszystko, nie? A ja na przykład bardzo lubiłem sobie bombowce y, nurkujące na Midwayu, y, które, które po prostu mogły na przykład precyzyjnie wykonać bombardowanie na deskę. No to tak to się da, ale manewrując prędkością, zwalniając, przyspieszając, po prostu można i wiedząc w którym momencie celownik, y, ile czasu pozostało. Mniej więcej. Yy, zadbać o to, żeby te bombardowania były precyzyjne. I teraz tak. Yy, uproszczenie tej z jednej strony tej rozgrywki z punktu widzenia ataków i, i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony skomplikowanie rozgrywki przez dodawanie jakichś dziwnych wysokości, dodawanie yy, 20 rodzajów yy, timerów, zejścia, podejścia. Spowoduje to, że słabsi gracze yy, że słabsi gracze będą mieli problem. Będą mieli problem z adaptacją do yy, nowych zmian, i wyjdzie jeszcze większa dysproporcja między słabszymi graczami, a graczami, którzy są doświadczeni, którzy zaadaptują się do zmian i yy, nauczą się powiedzmy nowych mechanik na nowo. Okej okay. i to nie jest fajne, bo ponieważ uważam, że World of Warships powinno sprawiać przyjemność w każdej stronie I, i gdzieś ta interakcja między okrętami nawodnymi i, 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 i lotniskowcami. I no dobra, są jeszcze podłódki, i podłódkami powinna być zachowana w jakiś jak najbardziej optymalny sposób. Oczywiście żadna ze stron, moim zdaniem, nie powinna mieć czystej przewagi nad drugą. I, i będę zawsze to powtarzał, że e, spotowanie z lotniskowców nigdy nie powinno być w tej formie, w której jest teraz. I e, nigdy nie powinno być takiego czegoś, że AA jest za słabe, żeby okręt się mógł obronić. Oczywiście różne nacje mają różne poziomy AA i trzeba się tego trzymać. Mm, i, I tutaj dysproporcje między nacjami zostawiam już deweloperom, ale uważam, że na przykład jak są dwa, trzy okręty zbita, to nie powinno być takiej sytuacji, że po prostu jest swarmienie jakiegokolwiek okrętu za darmo. To nie tak nie powinno wyglądać. Dobrze. Teraz z, z fajnych rzeczy, które mi się podobały. Mm, Baterie główne na lotniskowcach. Sterowanie baterią głównych, sterowanie lotami, yy, przeciwko łodziom podwodnym. Yy, super sprawa. Uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Uważam, że w końcu yy, realne wzięcie w objęcia dział, które mamy na lotniskowcu i obronienie się przeciwko desce, bo, ponieważ ten ostrzał będzie prowadzony, powiedzmy, przez, przez gracza. Będzie bardziej precyzyjny niż przez AA, przez, nie AA, tylko przez AI. Yy, AI. Chciałbym AI. Yy, ale no, powiedzmy, że przez AI i sprawi to coś takiego, że deska, która wyskoczy wam ze skałki może się lekko zdziwić, bo nie wiem nie będzie miała flagi na detonacji zdetonuje precyzyjnie strzelicie, uszkodzicie mu torpedy na przykład, albo na przykład zaczniecie manewrować okrętem i wymienicie te torpedy, a później po prostu za to, przez to, że deska po prostu źle wykonała atak torpedowy, po prostu ją karacie bo macie, działa na obu burtach, więc szybkie przyłączenie się między jednym a drugim od razu pójdzie. Druga rzecz, która mi się bardzo podoba. A przepraszam, jeszcze wrócę. Jedna rzecz do baterii głównej. Jest wszystko super, tylko dlaczego, dlaczego to ma 15 km? Uważam, że jest od 2,5 km za dużo. Nie powinno być takiej sytuacji, że mamy zasięg na pół mapy albo staniemy sobie za skałką i nagle stajemy się farmerem za na 15 km. Myślę, że to nie powinno być rozwiązanie, które to jest, nie wiem, może 10-12 km, tak, żeby jednak tym głównym typem uzbrojenia na lotniskowcu pozostały samoloty. Myślę, że to jest e, najważniejsza rzecz. Dobrze. Teraz tak. Zmiany w AA. E, AA zostało wzmocnione do, po raz kolejny do, y, w stosunku do iteracji, które mamy na w wersji y, Retail, czyli Live. Y, y, myślę, że przez to, że y, te zmiany w AA poszły w tym kierunku, w którym powinny pójść, buildy przeciwlotnicze Będą miały znowu sens. Tak jak powiedzmy było to w RTS-ach, więc yy, tak jak teraz. Te w chwili obecnej, Wurster czy na przykład Golden Love zbudowany pod AA, to jest morderstwo. To jest morderstwo. Tu są sytuacje, dochodzą takich, że po prostu kiedy oni odłączają jeszcze do tego rozbicie, po prostu te samoloty spadają. Cała cała eskadra po prostu spada. To co, to, co zdecydowało się, te trzy samoloty, które zaczynają atak, yy, to po prostu rozstrzeliwują. Nadlatające samoloty, i to jest super. Tylko yy, chciałbym, żeby Wargaming też pamiętał o balansie między sytuacjami takiej, nie wiem, że zostanie Urster i lotnia, i kiedy lotnia będzie zmuszona atakować takiego Urstera, żeby miał jakąś szansę lotniskowiec. Ja nie mówię, że ma mieć 100% szansy, ale żeby miał jakąkolwiek szansę, że yy, zagrać ten mecz w taki sposób, że yy, nie wiem, z, z, uszkodzi Urstera do 3 4 a później go dojedzie z baterii głównej, powiedzmy, sytuacja, tak dobrze teraz os ostatnia rzecz która jest e ostatnia rzecz i to jest rzecz neutralna nawet bym powiedział że trochę bardziej negatywna bo to się dałoby trochę inaczej rozwiązać i byłoby super moim zdaniem jest konsuma który e jest pod klawiszem D e jest pod klawiszem D jest to, wschodzimy się na ten, na ten pułap pośredni i możemy skautować, widzieć gdzie są samoloty, tylko w momencie kiedy my jesteśmy na tym, yy, na tej wysokości, to oczywiście otrzymujemy pełne obrażenie AA, etc., etc., ale to spoko, bo to jest coś za coś, tak, to powinno tak to wyglądać. Tylko, że drugi, z drugiej strony zastanawiam się, czy to jest dobre rozwiązanie. Ja nie lubię cooldownów takich, które wymuszają yy, wymuszają, nie wiem, oszczędzania jego do absurdalnych sytuacji typu yy, Koniec meczu zostaje jedna deska, jedna lotnia i się, i się szukamy. Tym bardziej, że lotnia y, musi wystartować samolotem, zejść na pułap i ten, przepraszam, i, i, i losowo, na przykład, nie wiem, na mapie, w ostatni punkt wizy deski polecić losowo i po prostu spojrzeć, czy, czy faktycznie ta deska gdzieś tam jest, tak. W chwili obecnej na live często jest w takiej sytuacji, że jak deski nie widzimy, to zostawiamy fightery, fightery spowodują większy, większy obraz i często się wyświetla ta deska, więc wtedy wszyscy mogą do niej naparzać, etc, etc, włączy, albo włączy włączy swoją pelotkę, to wtedy oczywiście okręt widać z większej odległości. Tutaj, no to, to tutaj się kupy nie trzyma, nie? To Ja bym, ja bym to wolał w taki, na takiej zasadzie ja bym to wolał na takiej zasadzie, że ala wysokości albo głębokości, ala łódź podwodna, ze względu na to, że e, może byśmy mieli wpływ na to, co widzimy, co atakujemy bardziej, by się dało uniknąć niektórych delayów, czyli tych opóźnień między zejściem z jednej wysokości na drugą i tak dalej, i tak dalej. E, myślę, że wybieranie ręczne wysokości przelotu byłoby lepsze, i żeby oczywiście, jak będziemy w tym najwyższym trybie, żeby latać powiedzmy z maksymalną prędkością, a w tym trybie pośrednim na przykład, oddać nam możliwość, yy, oddać nam możliwość przyspieszania, zwalniania i, i manewrowania yy, i zmianami prędkości yy, samolotów. Oczywiście w tym trybie pośrednim będziemy narażeni na ogień przeciwlotniczy, więc te samoloty będą spadać częściej, zaznaczam. To nie jest tak, że macie zostać bez kary, ale uważam, że to powinno zostać e, w taki sposób rozwiązane, a nie inny. To jest moje osobiste zdanie i uważam, że to rozgrywka byłaby dużo ciekawsza. E, dobrze, teraz, e, teraz tak, bo bitwa zbliża się do końca. E, przyzróbmy sobie szybkie podsumowanie tego, co tu zobaczyliśmy i co powiedziałem. E, zmiany są potrzebne, stagnacja jest zła. Ja zawsze wychodzę z takiego założenia i niezależnie to, jak gram w jaki tytuł, uważam, że zmiany są potrzebne. Bo upieranie się nad jednym rozwiązaniem nie zawsze jest dobre dla produktu. I wielokrotnie to pokazało w różnych grach, że feedback graczy ma znaczenie i uważam, że gracze jako gracze, ci nie krzyczący zaznaczam, nie krzyczący i płaczący, tylko podający realne rozwiązania, realny feedback, mogą mieć wpływ na rozgrywkę gry. Dlatego że w jednej grze, w którą grałem, gracze powodowali naprawdę zmiany na, na dobrą rzecz. Chciałbym, żeby w tym wypadku Wargaming e, Wargaming wziął pod uwagę to, co mówi community e, w stosunku co do spotowania e, na przykład ich pomysłu albo jakiegoś sposobu rozwiązania. E, uważam, że e, zmiana jest też potrzebna i dlaczego stagnacja jest zła? Dlatego, że no gra musi cały czas pozostawać ciekawa. No mamy już tytuł, który będzie miał zaraz 10 lat. On musi cały czas zarabiać pieniądze, bo pamiętajmy, że tutaj jest przede wszystkim biznes, później to jest gra, bo wydawca Wargaming nie robi tego pro bono, więc urozmaicając rozgrywkę w rozsądny sposób spowoduje to, że będzie znowu będą gracze przychodzić do tej gry, a nie odpływać, nie? E Moja nadzieja na szybko to, że Wargaming odda mi speed management se, eskadr samolotów. To jest dla mnie największy ból i tego mi najbardziej brakuje. Do reszty jestem w stanie przełknąć. E, oczywiście lekcje z tego testu będę miała wpływ na kolejny i na 100% to, co widzimy, jeszcze się kilka razy może zmienić. I e, tak naprawdę e, to jest ostatnia rzecz. A, jeszcze jedno: oddajcie mi starą kolejność numeracji eskadr. Ktokolwiek projektował to nowe UI powinien dostać pstryczka w nos, bo raz, że jest nieczytelne, bo nie po... lepiej było mieć w jednej linii eskadry 1, 2, 3, 4, niż zrobić jedną wielką trójkę, jedynkę, a później jakieś dwie linie. To jest nieczytelne. A druga rzecz jest taka, nie wiem kto wpadł na pomysł zmienienia numeracji yy, na lotniskowcach yy, klawiszologii, ze względu na to, że eskadry jako główne uzbrojenie yy, lotniskowca powinny być 1, 2, 3, 4, a nie... Yy, Tryb artyleryjski, i nagle magiczne przesunięcie na 3, tak jakby dwójka była zarezerwowana na coś. Nie wiem na co. I yy, 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 yy jest taka rzecz, że nie wiem, tryb artyleryjski Przełączcie się w tryb specjalny, czyli F, i wtedy sobie możecie plumkać lewym przyciskiem myszy. Powiedzmy, tak? A 1, 2, 3, 4 zostawcie na lotnisku dla, dla eskadry, bo po prostu pamięć mięśniowa jest o wiele lepsza, a druga rzecz jest taka. Yy, Klawisze 4, 5, 6 są daleko na klawiaturze, i już jest, już jest niewygodnie to wybierać, nie? No. Dobra. I to jest ostatnia rzecz, która yy, tak naprawdę leży mi na sercu. Yy, więc. Co mogę powiedzieć? Dzięki! Dzięki za dzisiaj. Bitwa przegrana. I do zobaczenia na yy, yy, streamach. Trzymajcie się. Hej.